curling jest takim sportem, gdzie nie trzeba bardzo dużo wysiłku. Trzeba bardziej myśleć i ja wolę tego rodzaju sporty. Najważniejszą zasadą w curlingu jest przede wszystkim przestrzeganie ducha fair play. Kiedy puszcza się kamień, nie można zrobić ani jednego błędu. Jeden błąd powoduje, że kamień leci nie wiadomo gdzie. Precyzja to jest to. Niektórzy to nazywają szachami na lodzie, niektórzy z kolei przyrównują to do bilarda. Wciąga, daje emocje, zaangażowanie i radość jakąś sukcesu. Karnik daje to możliwość, że osoba na wózku może grać. Może grać z osobami pełnosprawnymi równorzędnie i te wyniki są porównywalne. Chodzi o to, żeby kamień był w ostatnim rzucie nasz, jak najbliżej środka domu. Punkty są liczone na koniec każdej partii, czyli po wypuszczeniu przez obydwie drużyny 16 w sumie kamieni. I najważniejsze jest to, żeby mieć kamienie bliżej środka niż kamienie przeciwnika. Można zacząć w każdym wieku i można grać praktycznie do każdego wieku. Ja w swojej karierze miałam okazję przegrać z paniami w wieku mocno zaawansowanym. Taktyka tworzy się podczas rozgrywek, więc trzeba może wybić kamień, dostawić, zastawić. No i tutaj bardzo subtelne są te ruchy i uderzenia. Tak jak widać, rzucamy z odległości prawie 50 metrów, no i ten kamień musi się zatrzymać precyzyjnie w danym miejscu. Żeby zacząć trenować curling, należy zgłosić się do nas, na przykład do klubu City Curling Club. Mamy swój profil na Facebooku, tam można nas znaleźć, są namiary na nas. Organizujemy co jakiś czas treningi otwarte, na które zapraszamy wszystkich. Jeden warunek, trzeba ważyć więcej niż kamień.